Cześć, nazywam się Eliza Kruczkowska i w Polskim Funduszu Rozwoju zajmuję się rozwojem innowacji. Pandemia w ostatnim czasie spowodowała wiele zmian w naszym życiu prywatnym i zawodowym. W cyklu Rozmowy o przyszłości będę chciała poruszyć temat tego, jak będzie zmieniał się świat po pandemii z osobami, które szanuję i mnie inspirują. Zapraszam. Cześć! W dzisiejszych rozmowach o przyszłości będziemy rozmawiać ze zwycięzcami aplikacji Jutra, konkursu, który niedawno organizował Polski Fundusz Rozwoju, a moimi gośćmi jest Piotr Grzegorczyk i Grzegorz Prajbisz, którzy zwyciężyli w kategorii zdrowie. Swoją aplikacją o nazwie COVID Genomics chcą zweryfikować skuteczność testów na koronawirusa. Na czym polega Wasze rozwiązanie, Piotr? Otóż nasze rozwiązanie przede wszystkim weryfikuje skuteczność, to znaczy czułość oraz swoistość testów RT-PCR na wirusa SARS-CoV-2. Jak wszyscy wiemy, wirus mutuje, dlatego właśnie na przykład na grypy mamy co roku nową szczepionkę i także wirus SARS-CoV-2 mutuje, dlatego tak ważne jest, aby te właśnie testy RT-PCR weryfikować na mutacjach wirusa, tych, których obecnie są i te, które prawdopodobnie będą w przyszłości, aby one były jak najbardziej czułe oraz swoiste, czyli aby nie było ani kiedy ktoś nie ma koronawirusa, to aby nie pokazało mu, że ma, ani kiedy ma koronawirusa, aby nie pokazało mu, że nie ma. Że nie ma. Przede mną siedzi dwóch młodych mężczyzn, którzy co, są studentami matematyki i medycyny. Ogólnie wierzę, że takie połączenie to trochę przyszłość. Myślę, że tak jak statystyka zmieniła medycynę XX wieku, tak uczenie maszynowe zmieni medycynę XXI wieku. No dobra, a to co się wydarzyło w marcu 2020 roku, kiedy po raz pierwszy z waszym pomysłem wzięliście udział w hackathonie, bodajże taki, który był organizowany przez kancelarię premiera i go wygraliście? Na początku chcieliśmy zdementować taką pierwszą plotkę, która się pojawiała w mediach, że pojawiały się reinfekcje tego SARS-CoV-2. To był trochę taki wirus celebryta, nie wiadomo do końca było, jaki on w rzeczywistości jest. No i chcieliśmy zweryfikować, czy ta plotka o możliwości reinfekcji jest możliwa poprzez sprawdzenie, czy te białka, które są istotne dla układu odpornościowego w odpowiedzi, czy one faktycznie tak super szybko mutują, czy to może być tak, że po prostu niektóre osoby miały jakieś deficyty odporności i chcieliśmy dać trochę taką, zdementować jednocześnie plotki, jakby stworzyć wstępne badania do analizy takiej genomicznej tych wirusów. No i później rozwijaliśmy ten pomysł. No i na samym hackathonie wydaje nam się, że sukcesem było to, że pokazaliśmy, że to białko, które jest kluczowe dla układu, dla odpowiedzi immunologicznej, czyli białko spike, nie mutuje zbyt bardzo. Okej. I co potem, Piotr? Ty jesteś po matematyce, więc jesteś też osobą, która odpowiada za te tworzenie tych algorytmów, o którym mówił Grzegorz, o tym uczeniu maszynowym. Wytłumaczycie komuś, kto nie jest ekspertem, na czym to polega? Tak, to znaczy ja zaczynałem w dużej mierze z Grzegorzem programując, zaczęliśmy ten projekt w ogóle jako taki, powiedzmy, nasz właśnie mały projekt. Nie zaczynaliśmy od razu, nie myśleliśmy, że to będzie już od razu biznes, coś zmieni świat, tylko to miał być na początku jakiś projekt, którym po prostu coś pokażemy, ponieważ oboje się rozwijaliśmy w programowaniu wtedy. I generalnie uczenie maszynowe to może później jeszcze bardziej powie o tym Grzegorz, ponieważ bardziej obecnie za to odpowiada. Polega na tym, że daje się algorytmom odpowiednie dane i po prostu jako jakiś input i oczekuje jakiegoś outputu. Tak? Bardzo ciężko mówić ogólnikowo o uczeniu maszynowym jako całym, ponieważ jest bardzo wiele algorytmów o różnej strukturze. To gdzie wy wtedy w marcu jako studenci mieliście dostęp do jakichkolwiek danych? Zarejestrowaliśmy się na wielu stronach z bazami danych. Potrzebowaliśmy przede wszystkim danych genomowych, to znaczy sekwencji o długości około 29900 tego wirusa SARS-CoV-2, aby je analizować, patrzeć, w których genach dokładnie się jak zmieniają.
I właśnie na początku tak naprawdę wszyscy programowaliśmy i to analizowaliśmy. Obecnie się tak role trochę bardziej podzieliły. Grzegorz właśnie odpowiada bardziej za tą część związaną z AI i biologią, ja odpowiadam za część bardziej biznesową. No to w jaki sposób weryfikujecie skuteczność wykonywania testów na COVID? Dobrze, no to tak po kolei. Mamy zbiór danych, na którym mamy konkretny test, konkretny primer, który ma wykryć konkretną sekwencję konkretnego genu. I tych sekwencji jest bardzo dużo, takich par. I tym, że tak powiem, nakarmiliśmy ten algorytm, tak żeby był w stanie powiedzieć, że dla danej sekwencji i dla danego testu zadziała lub nie. Czyli nauczyliście tak. Algorytm, jak ma działać, dając tak taką dane, taką powinna tak. być odpowiedź. A później to, co się dzieje, to na takim ogromnym zbiorze danych, ponad 400 tysięcy genomów, szukamy konkretnych tych fragmentów ważnych i kluczowych dla testu i sprawdzamy, czy założony test, który ma działać, będzie dalej działał, bo może akurat w tym regionie wystąpiła mutacja i to jest tyle w tym znaczeniu. Później w planach mamy dodanie jeszcze optymalizacji, ale tak w skrócie to tak działa. Super, no i to w marcu na to wpadliście, wzięliście udział w tym hackathonie, który wygraliście, później wzięliście udział w jakimś innym konkursie organizowanym przez Komisję Europejską, gdzie też dobrze wam poszło. To jak dwójka studentów chce teraz zarabiać na tym algorytmie, na który wpadło? Przede wszystkim zaczęło się od tego, że po EU vs. Writers, którego udało nam się zostać finalistami, zostaliśmy zaproszeni do matchatonu, który polegał właśnie na matchowaniu startupów, projektów z inwestorami, firmami, korporacjami. Podczas tego matchatonu udało nam się pozyskać inwestorów, super, którzy do tej pory nam pomagają zarówno biznesowo, jak i finansowo, jak i mentoringowo. Czy już założyliście wtedy firmę, tak, rozdzieliliście się udziałami i otrzymaliście pierwszą rundę inwestycyjną, która pozwala wam teraz nad tym pracować. Ale studiów, mam nadzieję, nie rzuciliście. Nie rzuciliście. Ty, jakie następne kroki? Następnymi krokami jest, obecnie składamy o kilka grantów finansowania i mamy nadzieję, że uda nam się je pozyskać, aby dalej rozwijać nasze aplikacje. Mhm. Zamierzamy budować w niedalekiej przyszłości aplikacje nie tylko związane z testami RT-PCR, ale także ze szczepionkami mRNA, aby także w tym zakresie nasze modele predykcyjne co do mutacji mogły pozwolić na lepsze, bardziej skuteczne w dłuższym terminie szczepionki mRNA. No właśnie, no bo ktoś może zapytać, teraz dzisiaj ze sobą rozmawiamy, jest styczeń 2021, jesteśmy już prawie po roku od wybuchu pandemii. Czy to nie jest za późno, żeby wykorzystywać wasze rozwiązanie? Nie. Czegoż właśnie widzę uśmiech na twojej twarzy. Zdecydowanie nie, bo po pierwsze, to nie jest pierwszy i ostatni wirus, jaki będzie męczył ludzkość. Po drugie, chcesz powiedzieć, że wróci z taką samą siłą jakiś inny, czy ten będzie mutował? Znaczy, to, że będą kolejne pandemie, jest pewne. Po prostu będziemy do nich lepiej przygotowani. No i tak samo, można polepszyć diagnostykę zarówno HIV, jak i grypy. No właśnie, bo wy, z tego co wiem, z rozmów z wami takich za kulisami, chcecie wykorzystać ten wasz algorytm do diagnozowania nie tylko COVID-u, ale też właśnie wirusa HIV. Tak jest. Zasadniczo, tak jak mówiłem wcześniej, sam algorytm był uczony na dość ogólnych danych i my tak naprawdę, karmiąc go odpowiednimi danymi dotyczących wirusa, my później możemy jakby zweryfikować na dowolnym rodzaju patogenu nasz test. Ponadto tutaj dodam jedną rzecz, że też mieliśmy spin-off projektu dotyczący właśnie... Spin-off, czyli? Dostaliśmy zaproszenie na Stanfordski Researchtown i tam zaczęliśmy się interesować... Czyli na Uniwersytecie Stanforda tak. wymyślili też jakiś taki konkurs, który co, dawał dostęp do danych i pozwalał wam na nich pracować. I tam badaliśmy i tworzyliśmy takie narzędzia in silico do analizy koniecznej do tworzenia szczepionek mRNA. I ten pomysł chcemy rozwijać i chcemy w przyszłości to pchać do przodu. A tak jeszcze wracając do samego kolejnej fali, to właśnie niebawem się okaże publikacja,
Już nawet rzuciliśmy preprint, gdzie badaliśmy szczep nowego wariantu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Tak jest. I razem z profesorem Lipniackim z Polskiej Akademii Nauk, którego pozdrawiam bardzo. Co wam wyszło? No to, że R, czyli ten współczynnik, ile osób się zaraża średnio, jest dwukrotnie większy, co oznacza, że trzecia fala u nas będzie prawdopodobnie dość mocna, to znaczy, że będzie dużo zarażeń. Niestety, no pytanie, czy restrykcje i szczepienia będą na tyle skuteczne, żeby zapobiec tej trzeciej fali? Mam nadzieję, że tak. No i niebawem okaże się praca, do której przeczytania zapraszam. No i tam jeszcze jest jedna istotna rzecz, którą chciałbym dodać. Ten szczep w Wielkiej Brytanii na początku zupełnie nikt nie zauważał, tak naprawdę nie. Pierwszą obserwację, jaką widzieli, to, że przestały działać test na jeden gen, na gen spike. Czyli to jest poniekąd rzecz, którą my trochę wcześniej przewidzieliśmy, że będą powstawały szczepy, które będą tak mutowały, że będą odporne na konkretny rodzaj testu. Na szczęście były jeszcze wykrywane inne geny, więc jakby jeden z trzech testów wypadł. No i tutaj no, poniekąd możemy powiedzieć, że przewidzieliśmy to. Tak, jeszcze trzeba nadmienić to, że w tym momencie właśnie jeśli chodzi o ten nowy szczep, to dużo więcej zakażeń może znaczyć naprawdę dużo, ponieważ to R, o którym wspomniał Grzegorz, który jest dwa razy większy, to nie znaczy, że będzie po prostu dwa razy więcej zakażeń, tylko no, tam jest wzrost wykładniczy, więc to jest 2 do potęgi R. Więc może się okazać, że będzie nawet kwadratowo więcej zakażeń. Nie wiadomo, jak oczywiście dokładnie na to wpłyną restrykcje i inne obostrzenia, ale miejmy nadzieję, że i także szczepienia, które obecnie się odbywają w Polsce, jak wszyscy wiemy, ale mam nadzieję, że przejdziemy przez to wszyscy. To z kim teraz najbardziej współpracujecie? Jakby kto jest waszą grupą docelową, kto jest waszym klientem, który jest odbiorcą waszego rozwiązania? Naszym głównym klientem są laboratoria i firmy farmaceutyczne, które rozwijają takie primery, takie właśnie testy RT-PCR sami i współpracując z nimi mamy już wstępne pierwsze kontakty do nich, jednak wciąż pozyskujemy i jesteśmy otwarci na nowe współprace. No właśnie, bo pewnie każdy, tak, kto ogląda tą rozmowę, się zastanawia, jak dwójka młodych chłopaków, studentów, która wpadła parę miesięcy temu na to wasze, na wasz algorytm, który to bada, jest w stanie rozmawiać z dużymi firmami farmaceutycznymi. Tak. Trudno było? Było to niełatwe na pewno. Mamy osobę jedną u nas w zespole, jest to Kazimierz Anhalt, którego tak bardzo też pozdrawiam. Tak, która odpowiada właśnie za takie planowanie strategii, także pozyskiwanie kontaktów z innymi firmami. To jest osoba, która ma o wiele większe doświadczenie u nas na rynku, więc zna po prostu bardzo wiele osób w branży. Często się bardzo przydaje po prostu, kiedy potrzebujemy jakiejś osoby klienta, to się nagle okazuje, że Kazimierz ma numer do tej osoby i od razu dzwonimy i od razu szybko załatwione. Super, tak, to jest osoba, którą poznaliście w trakcie pracy nad waszą aplikacją, tak, w tym roku. Tak, w 2020. Zgadza się. Także w tym roku na tych wielu hackathonach jakby dostaliśmy trochę rozpoznani i pozyskaliśmy trochę znajomości, kontaktów, więc to także się przydaje. Dodatkowo także inwestorzy nas wspierają, jeśli chodzi o kontakty. No, nie trudno sobie wyobrazić, że my jako 20-parolatkowie nie mamy jeszcze na tyle rozwiniętej sieci kontaktów, aby sami mieć już kontakty do na przykład jakichś wielkich koncernów farmaceutycznych, jednak z pomocą tych osób i nie tylko udaje nam się do nich docierać. Ale mam nadzieję, że pomyśleliście o ochronie praw autorskich waszego rozwiązania. Tak, tak. Obecnie właśnie rozmawiamy z prawnikami, i aby to ochronić. Nie jest to proste, jak to wiemy, ponieważ to są modele matematyczne, a nie można tak naprawdę opatentować modelu. Są różne na to, powiedzmy, patenty, czyli na przykład właśnie ochrona bazy danych albo ochrona polegająca na wiedzy, i obecnie właśnie rozwijamy te opcje, aby jak najlepiej się zabezpieczyć, ponieważ jak wiemy, bardzo łatwo, tym bardziej dla takiego małego startupu jak my, jest jakoś zagarnąć naszą własność intelektualną. No właśnie, bo ja pamiętam, że w jakimś wywiadzie przeczytałam, no bo już w zeszłym roku były z wami wywiady, że
Nie, że żałujecie, iż warsztaty w ramach aplikacji Jutra przeszliście tak późno, bo pomogłyby Wam na tym wcześniejszym etapie rozwoju. O co chodziło dokładnie? Co byście poradzili osobom, które też próbują pracę nad swoim pomysłem biznesowym? Co jest najważniejsze na początku? Zdecydowanie na początku mieliśmy takie doświadczenie typowo akademickie i umieliśmy dyskutować z akademią, byliśmy w stanie dyskutować z naukowcami, natomiast jeśli chodzi o zdolności pitchowania... Aha, czyli tej prezentacji przed inwestorem. Tak jest, zaczynaliśmy od zera. Tak naprawdę pierwszy raz w życiu pitchowałem na Hack the Crisis i to było pierwszy raz, jak się uczyłem pitchować i widzę bardzo duży postęp po tych warsztatach, jakie mieliśmy w ramach PFR-u, za które bardzo dziękujemy. Czyli pewnie powinni, gdybyście mieli coś doradzić też uczelni, to pewnie przygotowywać naukowców też do prezentacji publicznych swoich pomysłów. Tak, zasadniczo to jest trudne bardzo, żeby tłumaczyć trudne problemy ludziom, którzy nie do końca są spoza dziedziny. No i moim zdaniem to jest rzecz, którą powinno się rozwijać na uniwersytecie. No niestety się nie rozwija. No ja też w ramach rozmów o przyszłości uczę się i po to robimy ten cykl rozmów właśnie, żeby w takim ludzkim języku opowiadać o czasami trudnych technologiach, które są niezrozumiałe. Panowie, dostaliście w grudniu nagrodę, zwyciężyliście w kategorii aplikacja Jutra w kategorii zdrowie. Wygraliście 250 tysięcy złotych od PFR-u. Co macie zamiar zrobić z tą, na co wydacie tą wygraną, te wygrane środki? No macie je wydać na prototyp, bo taka jest reguła konkursu. Zgadza się. Te środki już nawet zaczęliśmy wydawać. Przede wszystkim na prace wizualne, to znaczy nad stroną, nad naszym logo, logotypem. Obecnie właśnie trwa remodeling całej naszej strony internetowej. Te środki bardzo nam się przydadzą w tym kierunku. Także jeśli chodzi o prace programistyczne, jakby dopracowanie właśnie tego MVP, zoptymalizowanie algorytmów, rozszerzenie serwerów, to jest bardzo potrzebne, tym bardziej przy naszych modelach, w momencie kiedy one naprawdę są zasobożerne. I będzie naprawdę, nam pomoże bardzo te 250 tysięcy w kierunku rozwinięcia i wtedy tak naprawdę już kiedy będziemy mieli bardziej gotowy model, to też o wiele lepiej będziemy mogli rozmawiać z takimi firmami farmaceutycznymi i innymi organizacjami. Grzegorz, a gdybym miała Ciebie zaprosić tutaj za 12 miesięcy, jak myślisz, gdzie COVID Genomics będzie wtedy? Myślę, że w ciągu 12 miesięcy chciałbym, żebyśmy wynaleźli test, nową technologię testowania, która zdecydowanie odmieni naukę w przyszłości. Jeszcze tego nie będziemy wiedzieli za 12 miesięcy, ale mam nadzieję, że za 10 lat to zdecydowanie będzie technologia, która będzie bardzo powszechna i zmieni oblicze medycyny. Panowie, ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i trzymam kciuki, żebyście za 10 lat odgrzebali gdzieś na YouTubie czy na Spotify'u tą naszą rozmowę i zobaczyli, jak długą drogę przeszliście. Trzymam za Was ogromnie kciuki, no i zmieniajcie ten nasz świat na lepsze. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Także bardzo i za wywiad, i za konkurs. Dzięki wielkie.